Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Od wczoraj zajmujemy się sytuacją na Białorusi w sposób szczególny. W tej chwili nadeszła pora, żeby zająć się w sposób specjalny sytuacją dziennikarzy na Białorusi. Zapraszam serdecznie. Jest z nami pani dr Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. No witam. Właśnie, wczorajsze porwanie dziennikarza w zasadzie, pana Ramana Pratasiewicza, bo to chyba tak się powinno wymawiać prawidłowo. Mówię dziennikarza, chociaż to jest bloger, to nie jest oficjalnie dziennikarz, ale myślę, że możemy go traktować jak dziennikarza, bo przecież ten portal Nechta no, pełnił bardzo istotną rolę, jeśli informując Białorusinów o tym, co się dzieje w ich własnym kraju. Jak wygląda sytuacja dziennikarzy białoruskich? Bo to, że źle, to wiemy, tylko jak w szczegółach? To znaczy, jeśli w ogóle zadajemy pytanie o sytuację dziennikarzy na Białorusi, no to po prostu jest nieporównywalna do tego, co znamy z krajów takich jak Polska, czy w ogóle kraje naszej części Europy, nie mówiąc już na Zachodzie. Po prostu myślę, że nawet trudno nam sobie wyobrazić, że tak blisko naszej granicy jest kraj, w którym za udział w manifestacji trafia się do więzienia, za próbę relacjonowania tego na swoim jakimś kanale grozi areszt, grozi bicie, grozi nieprzyjemności w tym areszcie, bo zaraz też o nich opowiem, ale i grożą bardzo wysokie wyroki, bo już zapadły wyroki skazujące na rok, dwa lata kolonii karnej czy więzienia wobec osób, które właśnie relacjonowały protesty w ubiegłym roku po sfałszowanych wyborach, które wygrał Łukaszenka. I my nie pytamy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, czy pan Raman Pratasiewicz jest dziennikarzem, bo go po prostu za takiego uważamy. Tak jak wszyscy, którzy prowadzą blogi, czy prowadzą kanały w mediach społecznościowych własne, które informują też o bardzo ważnych wydarzeniach, bo też tak naprawdę tutaj chodzi też o treść tego, co było w tym kanale, bardzo popularnym. Tam blisko 2 miliony osób korzystało właśnie z tego kanału stworzonego przez tego 26-latka i jeszcze młodszego od niego kolegę. Więc siłą rzeczy to jest bardzo, bardzo popularne. To jest no, jakby cztery razy, to znaczy no, po prostu biorąc proporcje w stosunku do liczby ludności, prawda, no, to jest po prostu no, bardzo duża popularność kanału. Spektakularna akcja, w której zatrzymano samochód, zmuszono go do lądowania, aresztowanie, wszystkie pogłoski, które płyną teraz na temat stanu, w jakim znajduje się pan Pratasiewicz. No, a coś wiemy na temat tak stanu naprawdę jego zdrowia, bo to jest bardzo niepokojące. To znaczy wiedza moja dzisiejsza to jest taka, że to, co było tak bardzo niepokojące jeszcze wczesnym rankiem, że jest w stanie krytycznym, że jest w szpitalu, to źródłem tej informacji były wpisy jego mamy. To w tej chwili dementowane czytałam przed chwilą jeszcze na portalu naszych tutaj lokalnych, znaczy lokalnych w sensie polskim, dostępnych w mediach, że no jest to jego wideo opublikowane. No, ale pytanie, na ile on tam jest przygotowany do tego nagrania, no widać jakieś siniaki na twarzy, widać, że jest upudrowany, tak według mojej oceny też, więc co tak naprawdę, jakiego rodzaju przedstawienia jesteśmy świadkami, do końca nie wiemy. Ja chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę. My w SDP-ie tutaj
w Polsce, w Warszawie, od dawna mamy kontakty w SDP-ie, pani doktor, to ja muszę rozszyfrować Stowarzyszeniu Dziennikarzy, Polskich. Najmocniej. Przepraszam za ten dziennikarski żargon, tak, nie na miejscu. W Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich po prostu zapraszani byli koledzy dziennikarze na jakieś konferencje nasze, a w ubiegłym roku w grudniu publikowaliśmy taką książkę, ona jest dostępna na portalu sdp.pl. Jestem dziennikarzem, dlaczego mnie bijecie? To było 20 takich relacji dziennikarzy, którzy po prostu obserwowali protesty na Białorusi i spotkały ich za to szykany. Następujące, po prostu to też właśnie to tak trochę pokazuje świat, w którym funkcjonuje dzisiaj na Białorusi dziennikarz, bo był uczestnikiem po prostu jakiś młody człowiek, obserwował, co się dzieje, na przykład nawet opisuje swój stan psychiczny, że z koleżanką robią sobie selfie na tle manifestacji, bo wydaje się, z koleżanką, kolegą, bo wydaje się, że po prostu no, relacjonują to, co robią ludzie zupełnie domagający się po prostu powtórnych wyborów, czy wyrażający swój sprzeciw wobec według nich widocznych fałszerstw w tych wyborach, po czym się wydaje im, że to nic takiego się nie wydarzyło, że po prostu oni mogli w tym uczestniczyć, a okazuje się, że śledzi ich samochód. W pewnym momencie otacza ich kilku mężczyzn silnych i po prostu lada moment ma jeden, mówi, prawie traci przytomność, komuś cieknie krew z nosa, ktoś ma włożoną rękę do ust po to, żeby nie krzyczał i żeby go łatwiej obezwładnić. Trafiają do więzień, które są no, takie dla współczesnego człowieka na pewno wielką taką szykaną, no bo złe warunki sanitarne, nie daje się nic jeść, nie daje się nic do jedzenia, jakieś kotlety z ryby, które nie można przełknąć, cuchnąca woda, nie ma dostępu do wody na przykład do umycia się, cienki materac na metalowym łóżku, który no, nie można się przespać i na przykład ktoś 10 dni czeka na wyrok, na decyzję, czy zostaje zwolniony, czy też nie. Te historie, które opisali dziennikarze, które, no, do których nam się udało w stowarzyszeniu dotrzeć właśnie w grudniu ubiegłego roku, no to przecież też nie było łatwe, żeby w ogóle skontaktować się z tymi ludźmi i tak naprawdę, żeby mogli oni przekazać materiały. Już z tym był problem. Pani doktor. Żeby po prostu to robić, więc teraz to ja tylko dokończę właśnie zdanie, że to się nasila, to się eskaluje. My musimy sobie po prostu wszyscy z tego zdawać sprawę. Dzisiaj opublikowała Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i Europejska Federacja Dziennikarzy, równo to zrobiono, absolutnie stanowczy apel o uwolnienie pana Romana Pratasiewicza, o cofnięcie wszystkich zarzutów politycznych przeciwko niemu i o uwolnienie 28 dziennikarzy, jest lista na stronie po prostu właśnie Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, bo oni są po prostu dzisiaj w areszcie. Też nie wszystkich te losy tych ludzi są znane. Wśród nich jest oczywiście pan Poczobut. No właśnie, jeszcze niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Andrzejem Poczobutem. To jest nasz obowiązek, żeby tutaj bić, upominać się bić wielkim i dzwonem też, na alarm. Tak. Dokładnie dzień przed zatrzymaniem był moim gościem. No, po prostu to jest coś, czego nie można tolerować, bo już nawet tego chyba nie trzeba uzasadniać, ale właśnie, bo tutaj... W naszej ocenie ja tylko chciałam jeszcze dopowiedzieć, że oczywiście Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich również natychmiast wystosowało apel, potępiając ten akt dosłownie terroryzmu, takiego przemocy państwowej, widząc w tym po prostu coś takiego, jesteśmy absolutnie tutaj, ta międzynarodowa solidarność dziennikarska jest po prostu niezbędna. Na spory na bok, bo naprawdę gra idzie o życie ludzi, a nie o po prostu tylko takie no, proste dyskusje, jakie możemy sobie, czy spory, które prowadzimy, prawda? Chciałem jeszcze zapytać o zupełnie inny temat, także tutaj no, wyraźną chciałem zrobić pauzę czy przerywnik w naszej rozmowie, bo państwo opublikowaliście raport dotyczący sytuacji dziennikarzy w koncernie Polska Presse, kiedy jeszcze tam właścicielem był niemiecki. Jak to wyglądało?
W mojej ocenie sytuacja była naprawdę wysoce niepokojąca, a pod niektórymi aspektami wręcz zatrważająca. Myślę, że nikt z nas sobie do końca nie zdawał sprawy, jak mogła tak naprawdę wyglądać zmiana właścicielska właśnie w tych naszych regionalnych gazetach, bo to się działo stopniowo. Też nie było wiedzy na ten temat, zresztą do dzisiaj ta wiedza jest taka niepewna. Tak naprawdę jak to się stało, że do marca tego roku mieliśmy po prostu wszystkie praktycznie gazety i portale regionalne, te największe, które są najistotniejsze w rękach jednego niemieckiego wydawnictwa Verlag z Grupy Passau. I widać było, po prostu myśmy przeprowadzili badanie my, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, tutaj wykorzystując Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz Kurier Wnet, korzystając po prostu ze współpracy z naszymi kolegami z regionów, którzy przeprowadzili u siebie w tych regionach po prostu ankiety. W sumie mamy 10% osób, dziennikarzy zatrudnionych w Polska Press przebadanych. To jest duży odsetek, więc wynik jest naprawdę rzetelny i wiarygodny. I skoro ponad 72% respondentów przyznaje, że pogorszyła się ich sytuacja w redakcji po przejęciu przez Polska Press ich gazety. Ale pogorszała się w sposób taki, że oni zarabiali wręcz minimalne kwoty, pracując nieraz po 12 godzin na dobę. Rosły, stawiano przed nimi nieraz zadania, jak wyrażali się właśnie w ankietach, które były nie do wykonania. Do tego dochodziły absolutnie czytelne dla zdecydowanej większości sympatie polityczne. Sympatie także proniemieckie, szczególnie bardzo mocno widoczne na Śląsku, ale przede wszystkim Śląsku Opolskim, także częściowo w Poznaniu czy w Wielkopolsce, w Szczecinie, Gdańsku. Tutaj musimy sobie po prostu jakby jednak uzmysłowić, jak my naprawdę niewiele wiedzieliśmy o mechanizmach rządzących po prostu masowym komunikowaniem czy sposobem przygotowywania materiałów właśnie w tych mediach regionalnych. I jak to wpływało na tę lokalną społeczność? Bo bardzo często z Warszawy trudno dostrzec pewne szczegóły, trudno je sprawdzić, nawet jeżeli docierają do nas różne wiadomości do Warszawy, to też trudno je weryfikować. Jak to wygląda w pani optyce? Jak te lokalne społeczności żyły w takim obiegu informacji? To znaczy na pewno po prostu upadek i regres, który dotknął tę prasę drukowaną regionalną oraz związane z nimi portale, powoduje po prostu zanik debaty publicznej na tym poziomie właśnie regionalnym, na poziomie, byśmy mogli powiedzieć, naszych województw, kiedy media drukowane tak naprawdę na początku lat 2000, już nie mówię w latach 90., ale jeszcze po prostu do niedawna, jeszcze tak 10 lat temu odgrywały ogromnie ważną rolę. Po prostu były rodzajem takiego inspiratora do tego, jakie tematy poruszać, co jest ważne. Po prostu pokazywały, przygotowywały na różnego rodzaju kampanie wyborcze, polityczne, czy społeczne, gospodarcze. To był bardzo istotny element, który tak naprawdę po przejęciu tych gazet przez Polska Press stał się przede wszystkim maszynką do zarabiania pieniędzy. Po prostu ten stopień komercjalizacji, sposób podporządkowania wszystkich elementów po prostu pracy dziennikarskiej, redakcyjnej właśnie jak najwyższym zarobkom, ale nie oczywiście tych dziennikarzy, tylko zarobkom dla właścicieli, dla koncernu. No jest uderzający, po prostu jest uderzający. A funkcja kontrolna takiej lokalnej prasy, bo to właśnie przecież z punktu widzenia, znaczy z pozycji lokalnej gazety widać najlepiej, czy wójt jest uczciwy, czy jest nieuczciwy. Z Warszawy tego nie widać. No to tutaj mieliśmy na pewno do czynienia z tym, że po prostu, bo na tym właśnie mówią zdecydowana większość tych ankietowanych. Mówi po prostu, jak bardzo szefowie po prostu koncernu chcieli, czy właściciele, czy redaktorzy naczelni już w poszczególnych gazetach, po prostu się z władzą, jak to mówiono, dogadywać, czyli po prostu nie narażać tej władzy takim naprawdę mocnym wejściem tego koncernu właśnie w ten styl, co była sprawa publikacji przez Dziennik Bałtycki.
Bałtycki na Pomorzu w wakacji z agentem i całego tekstu, który był poświęcony i informacji o wykształceniu, czy raczej braku wyższego wykształcenia ówczesnego kandydata na prezydenta pana Kwaśniewskiego, gdzie tak naprawdę ujawnienie to przez gazetę po prostu spowodowało, że i wyleciał naczelny, a niemieccy właściciele właściwie nie wiedzieli, jak się mają pokajać i jak mają przepraszać za to, co ta gazeta zrobiła. Za podanie prawdziwej informacji. Za podanie prawdziwej informacji. Więc tutaj ewidentnie wszyscy już potem piszą, nie trzeba było więcej nic robić. Każdy wiedział, jaki jest kurs i tak naprawdę czym się tutaj może skończyć takie bycie niepokornym. A ja chciałam tylko jeszcze dodać, że obserwuję to na co dzień, bo ja jestem dziennikarzem jednak związanym regionalnie. Ja mieszkam, pracuję generalnie w Poznaniu, więc i przez ostatnie, więc jakby widziałam to też na własne oczy, że po prostu z trzech gazet, które w latach 90. były potentatami, raptem zrobiły się dwie. Potem jak zaczęły Niemcy wykupili te gazety, Gazetę Poznańską, Głos Wielkopolski, bardzo szybko z dwóch zrobiła się jedna, coraz bardziej upodabniająca się do gazet redagowanych centralnie z Warszawy, z niewielkimi wkładkami lokalnymi. Ciągle myślę, że jest szansa na zmianę i mam nadzieję tylko, że tych dziennikarzy, których spotkało to, co opisujemy w raporcie, my jako środowisko po prostu przeprosimy tak globalnie za to, że nie widzieliśmy tego, w jaki sposób ich potraktowano. Ale dzisiaj już widzimy, dziennikarze prasy lokalnej, mediów lokalnych są tak samo ważni jak ci, których widzimy w centralnych warszawskich mediach. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, pani doktor. Dziękuję bardzo. Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Kłaniam się pani doktor. Państwa za chwilę już zapraszam na program Wolne Głosy.